Halo, halo. Poprawię sobie głośność. Okej, ciekawe, czy ktoś się pojawi. Ja wiem, że przyzwyczaiłam Was do takich wieczornych live'ów, a teraz takie same poranne pory u mnie są dostępne. Mama przyjechała, przejęła dziedziusia pod nieobecność niani, także wykorzystuję to. Wykorzystuję to maksymalnie. I wczoraj tak właśnie spontanicznie pomyślałam, że zrobię live'a i oczywiście, wiecie, na fali tego pomysłu nie wzięłam taki temat, który jest dość obszerny i miałam mało czasu na przygotowanie, dlatego tu mam rozłożone notatki i będę się nimi posiłkować, tak żeby Wam w miarę fajnie, zgrabnie, zwięźle to wszystko przekazać. Bo myślę, że jakoś w godzince postaram się zamknąć z tym tematem. Fajnie, że się pojawiacie. Cześć, dzień dobry. Witajcie. Super. Dobra, no to nie będziemy przedłużać. Zachęcam Was tylko do aktywności, do zadawania pytań. Możecie to robić na bieżąco. Ja postaram się tutaj zerkać i wyłapywać je z komentarzy. Ewentualnie jeszcze na samym końcu możemy sobie zrobić taką chwilkę. Jeżeli Wam się coś pojawi na gorąco, będziecie chciały o coś zapytać, no to dawajcie. A ja chyba zacznę, żeby Was tutaj już tak nie przetrzymywać bez sensu. Dobra, dzisiaj mamy taki temat dość trudny i taki, który no, bardzo często pojawia się w mojej praktyce terapeutycznej, bardzo często pojawia się w gabinecie, i to jest temat rodziców. Rodziców w ogóle, ale przede wszystkim rodziców, którzy cechują się jakąś taką emocjonalną niedojrzałością. I ja tym swoim pacjentom bardzo często polecam książkę Lindsay Gibson, którą też Wam tutaj pokażę. I to jest książka, z której korzystałam, przygotowując się do tego dzisiejszego live'a. Pewnie ją już znacie, to jest książka wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego Dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców, autorstwa Lindsay Gibson. Ona wydała chyba dwie albo już trzy takie książki, nie wiem, czy ta trzecia już jest dostępna u nas, ale bardzo Wam polecam każdą z nich. I z niej właśnie dzisiaj, z niej korzystałam, przygotowując się do tego naszego dzisiejszego spotkania. I tej autorki klasyfikacją będę się dzisiaj posługiwać, klasyfikacją tych niedojrzałych emocjonalnie rodziców. Bo dzisiaj mówiłam Wam, że przedstawię Wam takie cztery rodzaje tych rodziców. I faktycznie powiem Wam, że Lindsay Gibson sama jest terapeutką, psycholożką i zrobiła naprawdę i robi dalej no świetną robotę, pisząc te psychoedukacyjne książki i nazywa te różne zjawiska w tak zrozumiały sposób, taki klarowny, kategoryzuje na przykład tych rodziców właśnie, no, że bardzo przyjemnie z tych książek się korzysta i no, psychoedukacyjnie robi po prostu świetną robotę. Nie, bo pomaga swoim pacjentkom, ale nie tylko swoim pacjentkom, ale też czytelniczkom, no właśnie nazywać te wszystkie trudne rzeczy, których my jako dorosłe dzieci swoich rodziców, no ciężko nam je nazwać, ciężko nam je wyłapać. Ciężko się nam czasem pogodzić z tym, że no, nasz rodzic może nie chcieć dla nas najlepiej, albo że może nas krzywdzić intencjonalnie lub nieintencjonalnie lub mniej świadomie, ale wciąż, tak? Jest to bardzo ciężko nam zrzucić tych rodziców z piedestału, nam jako dzieciom, nie? A z taką pomocą kogoś z zewnątrz, czy to terapeutki, czy na przykład autorki tej książki. No, może ten proces jest troszkę łatwiejszy i może nam to bardzo pomóc. Ale wracając do tematu, Lindsay Gibson wyróżnia właśnie cztery rodzaje niedojrzałych emocjonalnie rodziców i dzieli ich na rodziców emocjonalnych, rodziców zdeterminowanych, biernych i odtrącających. No, wprowadza taką klasyfikację i dzisiaj każdemu z tych czterech rodzajów niedojrzałych emocjonalnie rodziców się przyjrzymy. Wam pokażę, przygotowałam sobie, ale też dla Was, z myślą o Was, takie karty, które ja później udostępnię na zdjęciach, takie notatki z tego naszego dzisiejszego webinaru. Także
będziecie mogli sobie tego posta zapisać. Nie musicie dzisiaj robić notatek, te zdjęcia wylądują później w feedzie i będziecie mogły z nich skorzystać. Ok. Wezmę sobie tylko jeszcze łyczka kawy. Tak mi co dzisiaj się ciężko mówi, ale to jest chyba jakieś natężenie ostatnich spotkań i po prostu teraz to wychodzi. Mam nadzieję, że nie stracę tutaj głosu przed Wami. I zanim może przejdziemy do takich szczegółowych opisów tych czterech rodzajów rodziców, to pokuszę się o zebranie takich wspólnych cech, które są charakterystyczne dla wszystkich z tych czterech rodzajów. I chciałabym tylko, żebyście mieli z tyłu głowy takie coś, że te cechy występują na pewnym kontinuum i każdego z tych rodziców możemy postawić na takiej, wiecie, na takiej osi, gdzie z jednej strony będziemy mieć duże natężenie tych różnych cech i objawów, a z drugiej strony będziemy mieć niskie natężenie tych cech. I my tego rodzica możemy sobie na tej osi gdziekolwiek postawić, w zależności od tego, no właśnie, jak on się zachowuje. Też miejcie z tyłu głowy, że te cztery rodzaje tych rodziców, one mogą, te cztery typy mogą się mieszać. Czyli zazwyczaj jest tak, że jeden z nich jest dominujący i prawdopodobnie będziecie w stanie stwierdzić, ok, jeżeli macie takich rodziców niedojrzałych emocjonalnie, to będziecie w stanie po tym dzisiejszym live stwierdzić, ok, mój rodzic należy do tego rodzaju, tak, do tego typu. Ale często bywa tak, że do tego dominującego typu dochodzą cechy z tych trzech pozostałych. Albo nie ze wszystkich trzech, nie? Ale tam z któregoś jeszcze te cechy tak się mogą miksować. Także pamiętajcie, że to nie jest takie zero-jedynkowe. Ale to powiedziawszy, przejdźmy do tych cech wspólnych. No i na pewno dla wszystkich tych rodzajów rodziców wspólny jest egocentryzm. Egocentryzm, takie skupienie na sobie, na swoich potrzebach. Potrzeby dzieci są gdzieś z boku, są niezauważane, czasem są zaprzeczane. Więc tutaj najważniejsze jest to, co rodzica i rodzic w sam sobie. Tak? Rodzic jest na piedestale i wszystko powinno się kręcić wokół niego. To jest jakby cecha numer jeden. Druga taka bardzo wyraźna to jest właśnie ta niedojrzałość emocjonalna, w skład której wchodzi niestabilność emocjonalna, taki brak równowagi emocjonalnej, duża wybuchowość, mała tolerancja, czy taka odporność na frustrację, na stres, nieprzewidywalność zachowań. Pamiętajcie, że zawsze na jakiejś osi, tak, na jakimś kontinuum sobie to osadzamy, czyli to nie musi być zawsze takie super skrajne, ale jednak każdy z tych rodziców będzie przejawiał te cechy w jakimś tam nasileniu, więc mamy też taki brak wrażliwości, taki brak lub niezdolność do empatii, do empatyzowania nawet ze swoimi dziećmi. Tacy rodzice stosują też często takie nieadaptacyjne mechanizmy radzenia sobie, czyli wybierają no akurat takie mechanizmy, które w dłuższej perspektywie nie będą im służyć. Nie? Czyli tutaj krótkoterminowo osiągną jakiś cel, na przykład nie zmierzą się z jakąś trudnością, bo będą jej unikać albo będą jej zaprzeczać, no ale długofalowo taka strategia nie będzie im służyć. Więc to jest też charakterystyczne, że tacy rodzice no stosują właśnie te nieadaptacyjne mechanizmy radzenia sobie. Oprócz tego często uciekają się, może nie, że uciekają się, ale no w tej relacji rodzic-dziecko dochodzi do parentyfikacji. I o parentyfikacji mówiłam już tutaj na profilu wielokrotnie. To jest takie zjawisko, w którym dochodzi do zamiany ról między rodzicem a dzieckiem. Czyli dziecko wchodzi w rolę rodzica, a rodzic wchodzi w rolę dziecka i oczekuje, że to jego dziecko się nim jakoś zaopiekuje. Może się nim zaopiekować na takiej płaszczyźnie emocjonalnej,
lub takiej bardziej instrumentalnej, behawioralnej. Mamy dwa takie rodzaje parentyfikacji. No i ten instrumentalny będzie dotyczył takich codziennych obowiązków, czyli dziecko będzie przejmowało niejako pewne zadania, odpowiedzialności rodzica. Może będzie musiało ugotować obiad, może zrobić zakupy, może posprzątać dom, a może zająć się młodszym rodzeństwem. I oczywiście tutaj pamiętamy, że mówimy o zadaniach, które są rozwojowo nieadekwatne do wieku dziecka. Nie? Że nie mówimy tutaj o sytuacji, w której rodzic uczy dziecko nowych życiowych umiejętności, na przykład jak, nie wiem, obrać ziemniaki, nie? Tylko, czy tam, nie wiem, posyła nastolatka na zakupy, bo to jest jak najbardziej okej. Tylko mówią o takiej sytuacji, gdzie dziecko rozwojowo po prostu nie jest w stanie jeszcze sobie z danym zadaniem poradzić, ale jest od niego oczekiwane, żeby to zadanie wypełniło. Nie? Czyli na przykład, nie wiem, mówimy pięciolatkowi, żeby ugotował zupę albo zajął się swoją dwuletnią siostrą na przykład. Nie? To jest rodzaj tej parentyfikacji behawioralnej. Mamy jeszcze tą parentyfikację emocjonalną, która badacze sądzą, że jest jeszcze bardziej taka toksyczna, szkodliwa dla dziecka i dochodzi do niej wtedy, kiedy rodzic oczekuje, że dziecko jakoś zaopiekuje się jego emocjonalnymi potrzebami. Czyli taki rodzic będzie w tych swoich takich trudnościach emocjonalnych bardzo wylewny. On będzie tymi emocjami zalewał swoje dziecko. Będzie oczekiwał, że to dziecko będzie wysłuchiwało jakieś jego żali, będzie szukało z nim, czy za niego nawet, pewnych rozwiązań dla danej sytuacji, że będzie go pocieszać, tak? Że będzie wysłuchiwać, że będzie w takiej roli może mediatora pomiędzy nim a drugim rodzicem, nie? Przykładowo. Więc tutaj mamy tą drugą płaszczyznę emocjonalną, w której rodzic oczekuje, no, że dziecko jakoś się nim zajmie, jakoś się zaopiekuje i jakoś w tym kryzysie emocjonalnym mu ulży. Więc to jest też bardzo dla takich rodziców charakterystyczne, to przerzucanie odpowiedzialności za swoje emocje na dzieci. Co jeszcze? Myślę, że to, co jest jeszcze ważne i co często tak wychodzi, to tak mówię, gabinetowo wychodzi, znaczy w pracy z klientami, klientkami, to takie podejście tych rodziców do dziecka jako do swojego, że patrzą na swoje dzieci jak na przedłużenie samych siebie. Czyli takim rodzicom bardzo ciężko jest uświadomić sobie, że czy spojrzeć na swoje dzieci w taki sposób, że to są faktycznie odrębne jednostki, tak, że ich dzieci są odrębnymi jednostkami od ich samych, że to są osoby, które mają, wiecie, swoje upodobania, swoje zainteresowania, jakieś swoje zachcianki, nie? Że tożsamościowo one są rozłączne. No ale takim rodzicom bardzo ciężko tak na nie spojrzeć. Oni w sumie, brakuje im takiej zdolności do tego, żeby przeciąć tą emocjonalną pępowinę od swoich dzieci. No i myślę, że warto o tym wspomnieć, bo to jest taki problem, który z tymi dziećmi idzie przez życie aż do dorosłości. No i one muszą się z tym samym mierzyć już jako dorosłe dzieci tych rodziców. I same próbują tą emocjonalną pępowinę przeciąć i to jest kawał trudnej pracy. Często ta praca odbywa się właśnie w ramach psychoterapii indywidualnej, bo same nie są w stanie sobie z tym poradzić. No i ci rodzice też im tego nie ułatwiają. Nawet już w tym dorosłym wieku oni dalej próbują te dzieci przy sobie zatrzymać. Zatrzymać fizycznie, zatrzymać emocjonalnie. Oni wcale nie chcą się od tych dzieci separować, tacy rodzice. Więc to jest jeszcze taka bardzo istotna rzecz. Oprócz tego brakuje takim rodzicom konsekwencji w zachowaniu. Każdy z tych typów będzie w jakiś sposób nieprzewidywalny dla dziecka. Trudno będzie się z nimi porozumieć, trudno będzie nawiązać z nimi taką bliższą, głęboką więź. No i każdy z tych typów na swój sposób będzie
towarzystwo jego będzie wyczerpujące, będzie irytujące. To będzie jakoś wysysało z tego dziecka energię. No i zaraz zobaczycie, jak to wygląda w przypadku każdego z tych typów. A na pierwszy rzut weźmiemy sobie rodziców emocjonalnych, bo to jest ten pierwszy rodzaj niedojrzałych emocjonalnie rodziców, których Gibson właśnie opisuje w tej swojej książce. I myślę, ja tu sobie taką zrobię szybko roszadę w tych notatkach, i myślę, że jak usłyszycie opis takiego rodzica, to że możecie mieć taki moment aha, w sensie, że takie osoby są bardzo charakterystyczne i jeżeli wasi rodzice przejawiają jakieś takie cechy jakby z tej puli, to będzie łatwo wam no jakoś je zidentyfikować, bo nie każdy z tych typów moim zdaniem jest taki bardzo oczywisty. Czasem ciężko u swojego rodzica dopatrzyć się pewnych cech. One oczywiście tutaj są jakoś zgrupowane i tym samym jakoś bardziej się wybijają, a czasem one nie są takie oczywiste. Ale myślę, że ten emocjonalny typ jest sam w sobie taki bardzo wyrazisty. I to są rodzice, którzy sami są jak takie duże dzieci, wiecie? Są w pewnym stopniu nieprzewidywalni, są emocjonalnie, no właśnie, niestabilni, rządzą nimi emocje, oni nad tymi emocjami nie potrafią zapanować, nie potrafią ich nazwać, są w takim nie do końca dobrym kontakcie z tymi swoimi emocjami, że nie wiedzą, co się z nimi dzieje, oni są bardzo reaktywni w tym swoim przeżywaniu i często no, oni nie widzą problemu w tym, że oni reagują tak, jak reagują. Tak? To świat jest w pewnym sensie jakimś wrogiem, to świat na nich coś wymusza, tak? Oni przecież tylko reagują tak, jak potrafią najlepiej, nie? Albo tak, jak powinni w ich przeżywaniu. I to są tacy rodzice, którzy często oscylują pomiędzy takimi dwoma stanami, jeśli chodzi o ich dzieci, i takim nadmiernym zaangażowaniem i nadmierną kontrolą, a nagłym wycofaniem. W zależności od tego, jakie emocje nimi aktualnie targają, no to będą sobie pomiędzy tymi dwoma, będą przechodzić z jednego stanu w drugi. Będą też wciągać swoje dzieci w swoje emocjonalne kryzysy. Tutaj wracamy do tej parentyfikacji emocjonalnej, czyli to będą tacy rodzice, którzy tymi emocjami no, naprawdę będą zalewać, dosłownie będą zalewać swoje dzieci swoimi emocjami, często no, tymi trudnymi emocjami. Będą oczekiwać tego, żeby te dzieci się jakoś nimi zajęły. Oni będą przerzucać odpowiedzialność za przeżywanie swoich emocji i za radzenie sobie przede wszystkim ze swoimi emocjami na dzieci. Będą oczekiwali tego, że dzieci będą robić coś, że powinny robić coś takiego, żeby oni tych emocji nie przeżywali. No co skutkuje tym, że cała rodzina tak naprawdę chodzi wokół takiej osoby na palcach. Nie obchodzi się z nim czy z nią, bo to nie zawsze jest ojciec, chociaż często to jest ojciec, ale nie zawsze. Wszyscy właśnie chodzą na palce i wszyscy tylko patrzą, jakby tu takiej osoby czasem nie urazić, czegoś nie powiedzieć przypadkiem, no bo nigdy nie wiemy, nie, jak ta osoba zareaguje, więc to dziecko i też pozostali członkowie rodziny no są cały czas w takim lęku, w takim napięciu. Oni tak naprawdę oczekują pewnego rodzaju ataku cały czas, są w takim oczekiwaniu, że to może nastąpić. Więc jak już pewnie zauważyłyście, no to są osoby, które wzbudzają strach w otoczeniu. No nie tolerują stresu, nie tolerują frustracji. Są trochę jak takie tykające bomby. No i są też bardzo pamiętliwi. Są to takie osoby, które długo żywią urazę. Lubią karać drugą stronę na różne sposoby. Często to jest taka bierna agresja, też karanie przez milczenie. Takie osoby potrafią się miesiącami nie odzywać, czy to do partnera, czy do swoich dzieci. Więc tak. No i są bardzo kontrolujący, ale to już przy tym nadmiernym zaangażowaniu na tym biegu nie wychodzi. Nie, że One same często mają w sobie taki wysoki poziom lęku i w przypadku dzieci to może przechodzić nawet w taką nadopiekuńczość. Nie ta kontrola, w taką nadopiekuńczość,
No i w takie oczekiwanie od dziecka, że ono nie będzie robić wielu rzeczy, nie będzie próbować nowych rzeczy, że będzie bardzo uważać, będą tak huchać, dmuchać, to będą takie matki i ojcowie helikoptery, którzy tam krążą cały czas nad tym dzieckiem, żeby czasem mu się coś nie stało. Nie? Więc to też może przybrać taką postać. A jak się coś czasem temu dziecku stanie, no to nie będą w stanie zachować jako dorosłe jednostki rodzice. Nie będą w stanie zachować spokoju i tak rozsądnie podejść do sytuacji i, no i zapewnić jakieś emocjonalne wsparcie temu dziecku. No paradoksalnie to im trzeba będzie udzielać tego emocjonalnego wsparcia, bo ich dziecku coś się stało i to oni są teraz roztrzęsieni, to oni są teraz w tym ogromnym lęku, to oni są rozbici. I zamiast skupiać uwagę na dziecku, no to oni znowu skupiają tą uwagę na sobie. Widzę, że pojawiło się jakieś pytanie. Czy jeśli pierwsze niemal 3 lata byłam niedojrzałą mamą, ale wykonałam i nadal jeszcze pracuję ze sobą, to dziecko ma szansę na zdrowe dzieciństwo? Tak. Oczywiście, że tak. I to jest w ogóle super, że to piszesz, nie? I że dajesz taki przykład, że można sobie faktycznie, będąc takim rodzicem, że można sobie uświadomić te różne schematy zachowań, które mamy, czy jakieś, nie wiem, problemy z emocjami, ich nazywaniem, czy przeżywaniem, brakiem kontroli i że można tą pracę, że kawał pracy można naprawdę wykonać na terapii własnej, czy jakoś inaczej. Wiecie, te 3 lata pierwsze rozwoju dziecka faktycznie w literaturze są podawane jako kluczowe dla rozwoju tej bezpiecznej więzi między dzieckiem a rodzicem, ale to nie jest jakaś taka magiczna granica, te 3 lata, że po niej to już w ogóle nic i koniec i dziecko jest skazane, tak, na nieszczęśliwe dzieciństwo. Nie. Ja myślę, że jak najbardziej, jeżeli teraz jesteś tych wszystkich rzeczy świadoma i działasz inaczej, zachowujesz się inaczej, wyłapujesz może wcześniej pewne jakieś takie niesłużące tobie i dziecku twoje zachowania, to nie jest tak, że to dziecko jest skazane na nieszczęśliwe dzieciństwo. Nie? Więc myślę, że to jest bardzo dobre pytanie i myślę, że dużo mam, czy rodziców w ogóle ma w sobie takie poczucie winy przeogromne, niesie ze sobą i czasem jest ono nieproporcjonalne w ogóle do tego, co faktycznie się zadziało, nie? Że nam się wydaje, że zrobiliśmy dziecku ogromną krzywdę, a tak do końca nie było. Więc no. Nie, no, tak się zadumałam, bo przypomniałam sobie pewną klientkę, która tak mi pojawiła się w myślach, która właśnie z takim ogromnym poczuciem winy szła przez te pierwsze lata swojego macierzyństwa, a tak naprawdę tam się nie działo nic strasznego temu dziecku, nie? Ale w przeżywaniu tej mamy, ona popełniała tak ogromne błędy, nie? Ona je tak widziała jako takie ogromne, że była przekonana, że ona temu dziecku po prostu zniszczyła te pierwsze lata życia. A tak wcale nie było i tym dziedziusiowi tam się nic złego nie działo. Nie, ale to tak, taki off-top już trochę się włączył. Okej. Okay. Czy coś do tych... bo to jest opis tych emocjonalnych rodziców, ale jak to się ma właśnie do ich dzieci? Będę robić tak, że będę mówiła o typie rodzica i o tym, jak ten typ czy rodzaj tej niedojrzałości emocjonalnej przenosi się na dzieci takiego rodzica. Jakie są skutki dla dzieci takiego rodzica. No i to już wspomniałam, że dzieci emocjonalnych rodziców, one mają w sobie taki naprawdę wysoki poziom lęku, mają takie poczucie, że muszą wokół tych rodziców chodzić na palcach, obchodzić się jak z jajkiem, że muszą się nimi opiekować, że muszą... No, że muszą robić różne rzeczy i rezygnować z siebie po to, żeby temu rodzicowi było dobrze. Nie? Bo jeżeli mu nie będzie dobrze, to on wybuchnie i spotka je kara. Albo, nie wiem, będzie ryzyko czegoś tam jeszcze innego nieprzyjemnego, jakiejś nieprzyjemnej interakcji z tym rodzicem. W związku z tym takie dzieci uczą się ulegać życzeniom innych osób. To też bardzo dobrze widać nie tylko w takim wieku, nie wiem, szkolnym, ale także w wieku dorosłym. Nie? Że to będą takie
takie osoby, czasem się na nich mówi people pleaserzy, tak? Czyli takie, które próbują tylko zadowalać inne osoby, w ogóle nie patrzą na swoje potrzeby, na swoje wartości, na to, co one by chciały, tak? Tylko cały czas dążą do tego, żeby zaopiekować się tą drugą stroną. Przekładają nadmierną wagę do uczuć i do nastroju innych osób. To są, takie osoby często opisują się jako takie bardzo empatyczne i takie, które mają zdolność właśnie do wyczuwania nastroju w pomieszczeniu. Na przykład wchodzą w nową grupę osób, albo niekoniecznie nową, nie? Na przykład wchodzą na spotkanie rodzinne i one już wiedzą, że coś wisi w powietrzu. Tak? Mają taką zdolność wyczuwania tego nastroju innych osób w grupie. No, ale często to się dzieje z jakąś szkodą dla nich samych. Nie? Taka nadmierna uwaga skierowana na innych. Nie? To skutkuje tym, że one nie są w dobrym kontakcie z własnymi emocjami. Na przykład nie do końca wiedzą, co u nich w środku się zadziewa. Nie? Przez to, że ta uwaga jest skierowana na zewnątrz. Paula pyta, czy live będzie zapisane. Jeżeli technicznie wszystko pójdzie ok, to tak. Mhm. Więc tak, mamy emocjonalnych rodziców, mamy dzieci emocjonalnych rodziców omówionych. Pytanie, czy macie do nich jakieś pytania? Jak nie, to sobie przejdziemy do drugiego rodzaju. A najwyżej pytania będą na koniec. Wybaczcie mi, że tak może spieszę się, szybko mówię bardzo dzisiaj, ale mam ograniczony czas dzisiaj wybitnie i po prostu chcę Wam przekazać dużo w krótkim czasie, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Okej, nie widzę, żeby się coś pojawiało do tego kawałka. To lecimy dalej. A kolejny typ rodziców emocjonalnie niedojrzałych to są rodzice zdeterminowani. I to jest taki, to mówię, triki rodzaj rodzica, bo on z zewnątrz wydaje się być takim rodzicem bardzo zaangażowanym, skupionym na dobru dziecka. Mówię, jak to jest odbierane zazwyczaj przez otoczenie, na przykład przez nauczycieli tego dziecka, czy jakąś tam najbliższą rodzinę. Takie osoby, które mają kontakt z tą rodziną, ale nie są częścią tego najbliższego systemu. Nie. I tak mówię, że to są tacy triki rodzice, no bo właśnie często ciężko nawet samym dzieciom jakoś zidentyfikować te niesłużące zachowania tych rodziców, niesłużące tym dzieciom, nie? Czy jakieś toksyczne ich zachowania. No bo to są tacy rodzice, którzy może faktycznie chcą dla dzieci jak najlepiej, ale robią taki dość toksyczny myk, bo zastępują swoją wizją tym wszystkim, co dla nich ważne. Oni też są egocentryczni w tym. I oni wiedzą, mają takie przekonanie, że oni wiedzą najlepiej, co dla tego dziecka będzie dobre. I oni to często też werbalizują w ten sposób, że my wiemy, co będzie dla ciebie najlepsze. Nie ty. Nie ufaj swojej. Tu jest taki komunikat, wiecie, podprogowy, nie ufaj swojej intuicji, sobie samemu nie ufaj. My wiemy lepiej, co jest dla ciebie dobre. Nie, to jest taki typ rodzica. To są rodzice, którzy często kompulsywnie są skupieni na osiąganiu różnych celów. Oczywiście to są ich cele, a nie cele dzieci, ale często ich cele są pod taką, powiedzmy, przykrywką celów dzieci, tak? Tak sobie myślę o takich sytuacjach, w których to rodzice wybierają dzieciom na przykład koła zainteresowań, jakieś zajęcia pozalekcyjne, to oni mówią rodzicom, to ci rodzice mówią dzieciom, czym mają się zajmować, do jakiej szkoły, o jakim profilu pójść, czym się powinny interesować, co powinny, nie wiem, w którym kierunku się rozwijać, nawet co powinny lubić robić, albo z kim to powinny robić. Więc to jest taki typ rodzica, który lubi kontrolować, rządzić innymi, który próbuje wszystko i wszystkich udoskonalać, dla którego cele są ważniejsze od uczuć.
nawet w przypadku dzieci. Nie? Te cele, te ich cele, które oni tam sobie obrali w tych różnych obszarach swojego funkcjonowania, a przede wszystkim funkcjonowania dziecka, są ważniejsze od samych uczuć dziecka. Nie? Te cele są same w sobie priorytetem, przez co oni są niezdolni do obdarowania dziecka taką bezwarunkową akceptacją. Dzieci takich rodziców czują się nieustannie oceniane. No i faktycznie to nie tylko tak, że one czują się oceniane, ale one słyszą, tak? tą ocenę dzień w dzień. Taki komunikat jest do nich wystosowywany. I no nie czują, czują się nieakceptowane. Nie? No bo ci rodzice nawet jeżeli mają w sobie jakieś takie akceptujące kawałki, powiedzmy, że w tym mają pomysł na dziecko i chcą go zrealizować w 90% i te 10 zostawiają temu dziecku na jakąś swoją inicjatywę, to dziecko prawdopodobnie i tak nie usłyszy, że to 10% jest ok i że może za tym iść i niech sobie to eksploruje, tak? Tylko oni tym swoim krytycyzmem i takimi wyśrubowanymi oczekiwaniami, oni nawet ten kawałek malutki będą przygniatać. Nie, że tam nie będzie tak naprawdę przestrzeni dla tego dziecka na jakąś swoją inicjatywę, na swoje działania, na odkrywanie swojej tożsamości, na kreowanie swojej tożsamości. Ci rodzice będą wiedzieć wszystko lepiej i będą temu dziecku narzucać takie fałszywe ja, tak naprawdę. Jak byłyście, czy byliście może na moim webinarze o narcystycznych matkach, tam mówiłam we wstępie o narcystycznym zaburzeniu osobowości, tak ogólnie, tak? Z czym to się je i jak dochodzi do tego, że w kimś taka fasada, to się tak nazywa, taką fasadą narcystyczną, że to się rozwija w człowieku, coś takiego. I tam właśnie mówiłam o tym fałszywym ja, do którego, do wykształcenia, którego dochodzi właśnie w przypadku takich rodziców. Nie? Że to oni nadają to fałszywe ja, tą fasadę temu dziecku, już w tak młodym wieku, nie? Na takim wczesnym etapie rozwoju i to dziecko później nie wie, co jest jego, a co rodziców, nie wie, co lubi, co jest dla niego ważne, nie? Co chciałby robić i tak dalej, i tak dalej. Więc to tylko takie nawiązanie, teraz mi się tak, kropki mi się połączyły i stwierdziłam, że Wam zrobię taką małą dygresję. No, więc taki jest obraz tych zdeterminowanych rodziców, który, tak jak mówię, no jest taki, no ciężko ich rozpoznać, no bo dzieci mają w sobie taki, dzieci takich rodziców często odgrywają w głowie taki dialog, odtwarzają sobie taki dialog czy monolog, nie? Że ci rodzice są, przecież chcą dla nich jak najlepiej, że oni przecież tyle w nich inwestują, że przecież tak o nich dbają, często to jest takie dbanie czysto materialno-logistyczne, nie? Bo ci rodzice emocjonalnie w większości przypadków są niedostępni też dla tych dzieci, nie? Ale pod tą taką, wiecie, materialną otoczką tego zadbania, to są dzieci często, wiecie, wychuchane, tak? Super ubrane i naprawdę wszystko mają, nie? W cudzysłowie, wszystko mają. No ciężko się tutaj dopatrzyć jakiejś nieprawidłowości. W tym sposobie wychowania. Więc to może samym dzieciom dużo, dużo kłopotu sprawić. Jeśli o te dzieci chodzi, no to już powiedziałam, że mogą wykazywać takie trudności z inicjatywą i samokontrolą. Czyli nie będą wiedziały tak naprawdę. Jak się je pozostawi same sobie, to one nie będą wiedziały, co mają ze sobą zrobić, czym się zająć, jakie są ich zainteresowania, one nie będą potrafiły zbyt wiele o sobie powiedzieć w oderwaniu od tego, co rodziców i od tych rodzicielskich oczekiwań i tego pomysłu na ich samych. Nie? Tak trochę jakbyśmy oderwali takie dziecko od tych rodziców, to tak jakby nagle się znalazło w takiej próżni, tożsamościowej próżni. Nie wiem, te moje metafory są trochę takie kwadratowe, ale wiecie, o co mi chodzi. Nie wiem, że tak... No, pustka po prostu. Jak nie ma rodziców, to nie ma dziecka tak naprawdę.
I tu też jest takie bezpośrednie nawiązanie do tego przedłużenia rodziców, nie? Czyli rodzice patrzą, tutaj jest to takie bardzo wyraźne w tym typie, że rodzice zdeterminowani patrzą na swoje dziecko jak na przedłużenie samych siebie, nie? I swoich jakichś tam aspiracji, celów i tak dalej. Tym dzieciom paradoksalnie może właśnie brakuje motywacji do czegokolwiek, mimo tego, że mają wszystko na talerzu, tak? Mają wszystko pod nos postawione, opisane idealnie, co mają krok po kroku zrobić, no one tej motywacji do działania nie mają, gdzieś tam podskórnie, podświadomie czują, że to nie jest ich. No i w skrajnych przypadkach zmagają się z depresją. Więc to może też w tą stronę pójść. To już mówiłam, że czują się nieustannie oceniane, nieakceptowane. No w związku z tym też nie będą się zgłaszać do takich rodziców po pomoc. I nieważne, czy to będzie, wiecie, jakaś mała rzecz, jakiś drobiazg, czy naprawdę poważna sprawa, no to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że takie dziecko zwróci się o wsparcie do rodzica. Ono raczej tej pomocy będzie szukać gdzie indziej, albo w ogóle jej nie będzie szukać, tylko będzie jakoś tak zatopi się w tych problemach, nie będzie sobie dawać rady. No i to są też takie dzieci, które zawsze czują, że powinny robić więcej, lepiej, więcej, lepiej, ewentualnie, że powinny zajmować się czymś innym niż zajmują się obecnie. I to szczególnie wtedy, kiedy mają taki przebłysk jakiś, wiecie, swojego tego prawdziwego ja i chciałyby się zająć, naprawdę szczerze chciałyby się czymś zająć, to wtedy towarzyszy im takie poczucie, że nie, że one jednak powinny robić coś innego. Najlepiej to, co tam rodzice sobie wymyślili. I ten ostatni punkt, no też z nimi idzie przez życie, czyli z tym będą się zmagać już jako dorosłe osoby, na przykład pod postacią takiego niezdrowego perfekcjonizmu, że będą chciały wszystko robić idealnie i w związku z tym nie będą robić wielu rzeczy, będą prokrastynować, bo nigdy do tego idealnego stanu nie będą dochodzić, albo nie będą zaczynać nowych rzeczy, bo nie będą wiedziały właśnie, czego by chciały od tego życia, czy czego by chciały od innych osób. Będą takie osoby bardzo, bardzo zagubione. Chciałam, że jakieś pytanie się pojawiło. Co można zrobić, jeżeli widzimy któryś z tych typów u swoich rodziców lub u kogoś w najbliższej rodzinie? Łatwiejsza sprawa jest wtedy, paradoksalnie chyba, kiedy to jest, znaczy łatwiejsza, jeśli chodzi o taką sprawczość, wiecie? Bo jeżeli to są nasi rodzice, no to co możemy zrobić, to na przykład przepracować sobie to na terapii. Nie, my mamy na to wpływ, co z tym zrobimy. Nie mamy wpływu oczywiście na tych rodziców i na ich reakcje, i na ich emocje. My możemy pracować nad sobą w tej relacji, nad wyznaczaniem granic w tej relacji, możemy to próbować robić sami, możemy to próbować robić z pomocą terapeuty, no ale tutaj mamy jakąś sprawczość i możemy działać. Jeżeli u kogoś w najbliższej rodzinie, nie wiem, kogo masz na myśli, nie? Tutaj konkretnie, no to różnie, nie? No bo co możemy? Wysłać taką osobę? No bo to też zależy właśnie, z kim mamy do czynienia, nie? Jeżeli pomyślałam sobie o kimś, kto ma na przykład w rodzinie małe dzieci i widzimy, że te małe dzieci w jakiś sposób cierpią, nie? Bo mają takich rodziców i tym rodzicem jest, nie wiem, na przykład moja siostra albo mój kuzyn, albo nie wiem kto, nie? No to zależy, co takiego się dzieje w tej rodzinie i co takiego spotyka dzieci. No bo jeżeli będziemy mówić o przemocy, na przykład emocjonalni rodzice mogą uciekać się do tej przemocy, nawet fizycznej, nie? W przypadku jakiegoś nagłego wybuchu złości mogą uciekać się do kar cielesnych, no to wtedy takie jest moje zdanie, że powinniśmy reagować, nie? Jeżeli to nie jest takie skrajne, ale widzimy, że to podejście do tych dzieci nie jest takie, jak powinno być, no to możemy próbować rozmawiać z tą osobą i jakoś delikatnie psychoedukować. Ale no, tak sobie myślę, że takie osoby niedojrzałe emocjonalnie, no one zazwyczaj nie są otwarte na taki dialog. Nie, i nie są gotowe, żeby taką informację zwrotną przyjąć, więc tutaj
No, to zależy. Ja odpowiem jak typowy psycholog. To zależy. Okej. Dobra. To lecimy dalej. To byli rodzice zdeterminowani. Czyli ci tacy nastawieni na cele. Bardzo ambitni, kompulsywnie dążący do osiągania celów. Okay. Teraz przejdziemy sobie do rodziców biernych. I to jest taki drugi dość nieoczywisty typ rodzica. A dlaczego to? Nieoczywiście toksyczny w takim sensie i zaraz Wam powiem dlaczego. Bo taki bierny rodzic, on często przez dziecko jest bardzo lubiany. To jest ten, z dwojga to często jest ten ulubiony rodzic. To jest rodzic, który się nie denerwuje, zazwyczaj nie złości. Raczej stoi po tej liberalnej stronie wychowania. Raczej też nie będzie uciekał się, no skoro się nie złości, nie krzyczy, nie jakoś nie idzie z emocjami w tą stronę takiego odreagowywania, nie? Czyli jakiejś takiej wysokiej reaktywności, no to też nie będzie tym rodzicem, który będzie fizycznie karał te dzieci. Ale żeby nie było tak pięknie, to jest rodzic, który nie stawia dziecku żadnych granic. Nie, on jest jakby po tej drugiej stronie, na tym drugim skrajnym biegunie. I on nie tylko nie stawia granic, ale też nie oferuje dziecku żadnej pomocy, żadnych wskazówek. Nie? Czyli tak naprawdę jest w takim, no w takim wycofaniu, nie, sobie tkwi. I on będzie zdolny do tego, żeby z tymi dziećmi, wiecie, coś zrobić, pobawić się, nie, spędzić fajnie czas. Ale on emocjonalnie tak naprawdę będzie niedostępny. No i ten brak granic, to trzeba podkreślić, że brak granic to jest zły wpływ na dziecko. Nie? Że wszystkie dzieci tych granic potrzebują i że one są kluczowe do tego, żeby dziecko wykształciło w sobie jakieś podstawowe poczucie bezpieczeństwa. Nie? Niestety ten typ rodzica czegoś takiego nie potrafi zaoferować. To też są równie egocentryczni rodzice, równie skupieni na sobie i swoich potrzebach. Potrzeby dzieci też spychają gdzieś na drugi plan, albo ich w ogóle nie dostrzegają. Co charakterystyczne dla nich, to to, że oni ulegają często jakimś osobowościom, które mają taki dominujący rys. Nie? Czyli tu mamy tego rodzica biernego, który często będzie się nam wiązał, wchodził w tą diadę partnerską, małżeńską, no, rodzicielską z osobą dominującą. Z takim dominującym typem osobowości. I no, w takich skrajnych przypadkach, takich bardzo już no, dysfunkcjonalnych rodzin, to wygląda tak, że jedna strona jest tą stroną przemocową, a druga strona jest tym rodzicem biernym, który nie reaguje. On nie będzie tego dziecka krzywdził bezpośrednio, on nie będzie tego dziecka bił, nie? Ale będzie tą stroną, która no, nie będzie reagować. On się będzie wtedy wycofywał. I tak się zawieszam, bo w mojej praktyce miałam kilka takich klientów, klientek, u których różnie to wyglądało. Raz ojciec był tą dominującą stroną, tą przemocową stroną i to matka się wycofywała i to matka nie widziała, w cudzysłowie nie widziała, że temu dziecku dzieje się krzywda. Nie, ona gdzieś wtedy, można powiedzieć, wpadała w takie odrętwienie, w takiego pewnego rodzaju trans. Nie, że ona, po prostu jakby tego nie było. Nie? Ale też miałam odwrotne sytuacje i to teraz, jak sobie o tym myślę, to była taka bardzo przejmująca historia i oczywiście nie będę tutaj wnikać w jakieś szczegóły, ale tutaj znowu matka była tą przemocową stroną, ale już taką naprawdę, wiecie, skrajnie, nie? A ojciec był tym dobrym tatą, dobrym, nie, w przeżywaniu tego dziecka, tym idealnym tatą na piedestale, który był tym czułym,
takim ciepłym opiekunem, no ale gdy matka znęcała się fizycznie nad dzieckiem, maltretowała je, no to ten ojciec sobie tam gdzieś szedł do ogrodu i plewił, nie, bratki. I on dobrze wiedział, co temu dziecku, co tej córce się dzieje. On dobrze wiedział, że tam dochodzi naprawdę do okropnych scen, nie? Jakby kryminał, można było, nie? Nadawałoby się na kryminał. Ale on z tym nic nie robił. I takim dorosłym córkom później jest bardzo ciężko tego idealnego, w cudzysłowie, nie? Rodzica, tego tatę, w tym przypadku tego tatę, zrzucić z piedestału. One wiedzą, że to było również przemocowe zachowanie z jego strony. Nie, to niereagowanie, nie ratowanie jej z opresji. Nie? Ale one przez to, że on nigdy ich nie uderzył i był tą stroną, która przepraszam, która oferowała jakąkolwiek bliskość, jakiekolwiek ciepło w tej relacji, jakiekolwiek taką namiastkę bezpieczeństwa, no to im strasznie ciężko jest z tą relacją na terapii pracować i jakoś dostrzec to, że ten ojciec no, robił źle, nie? I że on też przyczynił się do ich cierpienia. To jest masa takich bardzo ambiwalentnych, sprzecznych emocji wokół tego biernego rodzica właśnie. Ale jakby wracając do tych cech takich charakterystycznych, takie dzieci bardzo szybko uczą się, że na takim rodzicu nie można polegać, nie? Że taki rodzic kompletnie nie jest i nigdy nie będzie dla nich źródłem jakiegokolwiek wsparcia i pomocy, że nie można na nich liczyć. No i właśnie, że w trudnych sytuacjach te dzieci zostaną pozostawione same sobie. No i jakoś na pastwę losu, brzydko mówiąc, nie? Jakoś będą sobie musiały poradzić. Lindsay Gibson w tej książce o tych rodzicach niedojrzałych emocjonalnie mówi nawet o takim rodzaju emocjonalnego kazirodztwa też w przypadku tych biernych rodziców. Że wracając jeszcze do parentyfikacji emocjonalnej, nie, i do takiego zalewania dziecka swoimi emocjami, wynurzeniami, takimi, wiecie, często intymnymi. Bywa, że o takim charakterze nawet seksualnym, nie, takimi kawałkami swojej intymności rodzice zalewają te dzieci. No i ona to nazywa właśnie emocjonalnym kazirodztwem, że tu dochodzi do różnego rodzaju takich poważnych nadużyć, których to dziecko nie potrafi nazwać. One mają takie poczucie, że coś jest nie tak, czują jakiś dyskomfort w relacji z tym rodzicem, ale przez to, że to jest ten dobry rodzic, często z tej dwójki, to one jakoś się na to godzą i do tego rodzica lgną. I tak, patrzę sobie tutaj na te notatki odnośnie dzieci, żeby to jeszcze zebrać. Czyli o tym dyskomforcie Wam wspomniałam, o tym, że wiedzą, że uczą się szybko, że od takiego rodzica nie ma co liczyć po prostu na jakąkolwiek pomoc, wsparcie, że same muszą się mierzyć ze swoimi problemami. I co ważne, w dorosłym życiu mogą usprawiedliwiać osoby, które je opuściły. Nie, bo to jest to, co robi taki bierny rodzic, to jest pewien rodzaj emocjonalnego porzucenia. Emocjonalnej niedostępności, ale też takiego porzucenia tego dziecka, no bo nie ma tych wskazówek, nie ma tego takiego przewodnictwa, nie, ze strony rodzica. Dziecko zostaje zostawione same sobie i ono w dorosłym życiu będzie miało takie poczucie, że to z nim jest coś nie tak, to po pierwsze, że ci ludzie go zostawiają i zawsze będzie znajdować taką wymówkę, niezależnie od okoliczności tego rozstania, mogą one być naprawdę krzywdzące, drastyczne. Taka osoba będzie zawsze szukała tego powodu w sobie i będzie usprawiedliwiała tą osobę porzucającą, tak? Tą, która odeszła, że no, widocznie miała dobre powody, żeby zrobić to tak, a nie inaczej.
takim dzieciom i dorosłym dzieciom też przede wszystkim nawet nie przyjdzie do głowy, że nigdy nie przyszło i może nie przyjść nigdy do głowy, że tak naprawdę obowiązkiem rodzica jest dbanie o dobrostan psychiczny i nie tylko psychiczny swojego dziecka. One będąc w tej roli takiego od małego, takiego no, ogarniacza wszystkiego, nie? I siebie przede wszystkim od samego początku, wszystkich swoich potrzeb. One mają takie przekonanie, że tak wygląda świat i tak to musi działać, nie? Że każdy sobie, każdy jest odpowiedzialny za siebie, niezależnie od tego, czy jest dzieckiem, czy dorosłym. Okej, okay, to mamy tych biernych rodziców. Patrzę, jejku, już jest 12 za chwilę, a nam jeszcze został jeden typ. Czy macie do tego biernego typu jakieś pytanie? Szybko. To mamy jeszcze odtrącającego rodzica. Odtrącający typ rodziców. I to jest taki typ, on jest taki bardzo w tej swojej toksyczności oczywisty. Nie taki jak te dwa poprzednie, ale raczej tutaj od razu zauważymy, że no to jego zachowanie jest takie bardzo nieodpowiednie, jeśli chodzi o rolę rodzica. Nieodpowiednie to jest w ogóle delikatne słowo, bo patrząc na takiego rodzica, my możemy mieć takie poczucie, taką myśl, że jak to się stało, że taki człowiek w ogóle ma dzieci? Bo to będą ludzie, którzy od tych dzieci będą stronić, będą unikać tej bliskości, nie będą chcieli spędzać ze swoimi dziećmi czasu, będą woleli spędzać czas sami ze sobą gdzieś w samotności, będą tego żądać, nie? Będą te dzieci odpychać, odtrącać, jak sama nazwa wskazuje, odrzucać wszelkie zaproszenia jakiejś wspólnej interakcji, zabawy. To są rodzice, którzy są już tak no skrajnie emocjonalnie niedostępni, nie? Tam w ogóle nie ma przestrzeni na to, żeby nawiązać jakąś bliższą więź, żeby te emocje mogły wybrzmieć w takiej relacji. Oni sami często złoszczą się i robią to bardzo intensywnie. Niestety też skręcają często w tą przemocową stronę, nie? Czyli wyładowują te swoje frustracje i gniew no, w rękoczynach w fizyczny sposób, często znęcają się nad swoimi dziećmi, czy czasem partnerami, czy partnerkami częściej, bo tutaj takim odtrącającym rodzicem Gibson pisze w tej swojej książce, że tutaj takim w cudzysłowie typowym, bo oczywiście takie matki też się zdarzają, no ale jednak jest ten ojciec, nie? Ten nieobecny ojciec, odtrącający ojciec, wokół którego kręci się całe życie rodzinne, nie? To jest podobne do tego emocjonalnego rodzica, że tam też wszyscy chodzą wokół niego na palcach i tu jest podobnie, nie? Że wszystko się kręci wokół tego ojca. Wyjątkiem są rodziny z narcystyczną matką. To też Wam mówiłam na webinarze, jeśli byliście, to pewnie pamiętacie, że tam wszystko orbituje wokół matki i te matki narcystyczne bywają odtrącające. Jest taki typ, jeden właśnie odtrącający. I że tam znowu wszystko orbituje wokół nich i ma być wszystko tak jak te matki. Nie, więc to dotyczy oczywiście obojga płci. To jest taki typ rodzica, który jest najmniej empatyczny, wzbudza lęk. No, to już mówiłam, bywa agresywny, więc no z tych czterech typów taki najbardziej niebezpieczny tak naprawdę i taki szkodliwy dla dzieci najbardziej, nie ten typ rodzica. I takie dzieci odnoszą wrażenie, że gdyby ich zabrakło, nie, że gdyby tym dzieciom się coś stało, nie wiem, czy by się gdzieś tam zgubiły, zaginęły, czy umarły nawet, to że ten rodzic by nie zauważył. Te dzieci tak czują, nie? Że gdyby ich nagle zabrakło, to w sumie tego rodzica by to jakoś bardzo nie zmartwiło. To jest takie bardzo smutne i bolesne w przypadku tych dzieci.
no, czują się opuszczone, nabierają chęci przepraszania za to, że żyją, i to też dobrze widać w dorosłym życiu. W przypadku już dorosłych dzieci i takich rodziców, że to są takie osoby, które nikną w tłumie. Jeżeli mamy jakąś grupę osób i taka osoba znajdzie się w tej grupie, to będzie robić wszystko, żeby nie zostać zauważoną. I nie będzie zabierać sama z siebie głosu. Właśnie będzie miała taką postawę, przepraszam, że żyję, będzie skakać wokół wszystkich, dogadzać wszystkim o sobie i o swoich potrzebach, będzie zapominać. Będzie też uważać siebie za kogoś, kto irytuje innych, kto innym przeszkadza, no bo tak to było w relacji z tym opiekunem, z tym rodzicem odtrącającym, tak? Tam to dziecko naprawdę temu rodzicowi przeszkadzało i naprawdę było irytujące, nie? W sensie ten rodzic tak je przeżywał, tak je odbierał, więc to dziecko jakoś internalizuje, tak? To doświadczenie i zaczyna w podobny sposób myśleć o sobie. No i ma takie wrażenie, że inni też tak o nim myślą. Więc to bardzo mocno będzie się przekładać na tą sferę relacyjną, na ten obszar relacyjny takich dorosłych dzieci. I to będzie utrudniało wchodzenie w relacje, rozpoczynanie właśnie tych relacji, utrzymywanie tych relacji. Będzie się wiązało z taką niską samooceną, jakimś nieadekwatnym obrazem siebie. To jest dużo, dużo, dużo tych konsekwencji, tych trudności, które będą później już w dorosłym życiu wychodzić. No i ostatnią tutaj taką trudność jeszcze, jaką sobie wypisałam, to trudność z proszeniem o to, czego potrzebują. To będą takie osoby, które nie będą tego robić, nie będą prosić o pomoc, nie będą się domagały tego nawet, co im się należy, z jakichś tam względów. Będą osoby wycofane, raczej uległe, no, które nie będą potrafiły zadbać o jakieś swoje interesy. Tak. No i to tyle. Jeśli chodzi o odtrącających rodziców, dzieci odtrącających rodziców, to był ten ostatni typ. Ostatni z czterech omówionych. Pytanie, czy coś macie do mnie? Jakieś pytania? Ja sobie tu tak szybko scrollnę, zobaczę, czy coś w międzyczasie nowego się pojawiło. Ale nie. Macie coś? Trudny temat, nie? Trudny i przykry, bo słuchając tych różnych historii w gabinecie, ja często takie zrobię odsłonięcie swoje. Ja często mam w sobie dużo złości na tych rodziców. Nie? I to jest taki, to są takie tematy, takie wątki, które, no wiadomo, są trudne dla samego klienta, klientki, tak? I tu chyba z wiadomych przyczyn nie trzeba tłumaczyć dlaczego. Są bardzo ciężkie do pracy, poruszają wiele strun. To jest też często praca z traumą różnego rodzaju, traumą relacyjną przede wszystkim. Ale w mnie samej to budzi wiele, wiele trudnych emocji, we mnie jako terapeutce. I teraz jak Wam o tym tak psychoedukacyjnie opowiadam, to oczywiście to jest inny wymiar tego, nie? A będąc w relacji takiej terapeutycznej, no to tam jest już zupełnie inny poziom tego przeżywania, tych tematów. Pojawiło się pytanie, jakie masz rady dla dorosłej córki rodzica odtrącającego? Jesteście jeszcze? Wstrzymano transmisję na chwilę, coś mi wyskoczyło. Ale chyba działa jeszcze, okej. Okay. Jakie masz rady dla dorosłej córki rodzica odtrącającego? Znaczy, to tak może zabrzmi, że wszystkich bym wysłała na terapię, ale trochę tak jest, że w przypadku tych rodziców odtrącających tam mamy często do czynienia właśnie z traumą relacyjną.
i to, co ja bym zalecała, oczywiście nie znam Twojej historii, ja nie wiem, jeżeli o sobie mówisz, nie? To nie znam Twojej historii, nie wiem dokładnie, z czym się musiałaś mierzyć, ale myślę sobie o psychoterapii własnej jako takiej jednej z najwyższych form zaopiekowania się sobą i tym kawałkiem. I myślę, że samodzielnie bardzo ciężko byłoby, no byłoby sobie tą traumę przepracować, jeżeli mamy do czynienia z traumą. Ale w ogóle myślę o tych trudnych doświadczeniach, nie muszą być traumatyczne, ale myślę o tych wszystkich trudnych doświadczeniach w tej relacji z ojcem, że to ciężko samemu. Nie? I jeżeli nie terapia indywidualna, to być może grupowa albo jakaś grupa wsparcia może, nie? Żeby usłyszeć też doświadczenia innych osób, to jest super pomocne i też ten proces wtedy o wiele szybciej jakoś się zadziewa, ta praca, nie? Wewnętrzna. Więc ja bym szła w tą stronę, to by była moja rada, no bo bez poznania Twojej historii to ciężko. Może tylko jeszcze tak sobie pomyślałam od razu o granicach w takiej relacji i przyjrzeniu się jakimś swoim potrzebom, czy one są zaspokojone. Mam na myśli taką potrzebę bezpieczeństwa, na przykład nie podstawową, czy w tej relacji, jak to teraz się ma między Wami, nie? Czy się czujesz bezpieczna? Czy chcesz utrzymywać kontakt z tym ojcem, czy nie? Jeżeli nie, no to może tutaj trzeba podziałać i trzeba te granice postawić wyraźnie. Ja wiem, że to jest super trudne odciąć się od takiej relacji albo jakoś ten kontakt ograniczyć, nie? Ale akurat w przypadku odtrącającego ojca to może nie być takie trudne, bo on sam się dystansuje, nie? On sam jakoś nie zabiega o ten kontakt, więc tu może byłoby trochę łatwiej. No ale rozumiem, że jest ogromny bagaż emocjonalny z tym związany i tutaj już tutaj będzie najwięcej tej pracy. To o tym sobie pomyślałam. Dzięki, temat ważny, dzięki za poruszenie. Ciężki temat, ale ważny, dzięki za poruszenie. Jezu, ja już... Cieszę się, że, znaczy, to jest tak, że chcę zawsze powiedzieć, że cieszę się, że jakiś temat z Wami rezonuje, bo to znaczy, że trafiam jakoś w Wasze potrzeby, a z drugiej strony to zwykle poruszam tematy tak trudne i przykre, że to stwierdzenie, że cieszę się, że coś z Wami rezonuje, no nie do końca pasuje, bo nie cieszę się, że macie trudne doświadczenia i że się mierzycie z takimi rzeczami, nie? Cieszę się, że jakoś mogłam chociaż odrobinę coś rozjaśnić, pomóc. Okay. Dobrze, to jeżeli nie macie już więcej pytań, to będziemy kończyć. Jeżeli coś się pojawi, ja Was zawsze zachęcam do tego, żeby ewentualnie pod tym filmem, jeszcze nie, zostawiać swoje pytania, ja się do nich odniosę później. A teraz trzymajcie proszę kciuki, żeby się udało tego live'a zapisać, bo pojawiło mi się chwilę temu takie powiadomienie, że skończyła mi się pamięć na telefonie. No i teraz co to będzie, nie? Czy się zapiszę, czy się nie zapiszę, dlatego przerwało na chwilę tą transmisję. Także zobaczymy. Trzymajcie kciuki. A ja i tak mam taki plan, żeby nagrać film na YouTube właśnie z tymi czterema rodzajami niedojrzałych emocjonalnie rodziców, więc nawet jeżeli ten live przepadnie, to pojawi się już taki ładny, edytowany, wiecie, film na YouTubie za jakiś czas, także będziecie mogli do tego wrócić. Dzięki za pytania, dzięki za dzisiaj, dzięki za to, że byliście i do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Miłego dnia Wam życzę.